Przygotowywaliśmy się do tego występu już oczywiście w Elblągu, natomiast po przyjeździe mieliśmy próby z dyrygentem Jonathanem Griffithem. Niesamowite dzieło, niesamowite wrażenia, niesamowita scena, a w momencie, kiedy jeszcze mieliśmy możliwość wystąpienia wraz z samym kompozytorem tego dzieła, to takie jedyne i niepowtarzalne chwile. Współtworzymy to dzieło, które do tej pory nigdy wcześniej nikt nie wykonał. To była światowa premiera utworu norweskiego kompozytora Twilight Mass. Chór kantata był częścią tej światowej premiery. Czekamy na już wydanie tej kompozycji i na pewno będziemy się zwracać o możliwość powtórzenia tego dzieła w Elblągu. Kilka pytań. Prosto z nad rzeki Elbląg, nad rzekę Hudson. O tym, jak chór kantata znalazł się za oceanem i o występie w najbardziej znanej na świecie i największej nowojorskiej sali koncertowej rozmawiam z dyrygentką chóru kantata, Martą Druzdą-Kulkowską. Dzień dobry. Dzień dobry, witam. Bardzo mi miło. Marzenia się spełniają, czy marzenia się spełnia? No właśnie, chyba marzenia się powinno po prostu spełniać i tak do tego trzeba podchodzić, chociaż nie ukrywam, że mój pobyt w Nowym Jorku był dla mnie samej wielkim zaskoczeniem. No i tutaj wielkie jakby podziękowania również dla mojego chórzysty Jarka Konupka, który był całą taką maszyną, która doprowadziła ten wyjazd do końca i w ogóle zrealizowała ten wyjazd, aczkolwiek nie ukrywam, że bardzo mi brakowało reszty chóru tam na wyjeździe. Część zespołu pojechała do Nowego Jorku, ale to nie były wakacje, to nie było zwiedzanie, ponieważ to był występ w Carnegie Hall, najbardziej znanej na świecie sali koncertowej. Tak, zgadza się. Przygotowywaliśmy się do tego występu już oczywiście na miejscu w Elblągu. Natomiast po przyjeździe mieliśmy próby z dyrygentem Jonathanem Griffithem. Niesamowite dzieło. Nawet mamy takie już plany ciche, żeby powtórzyć to dzieło u nas w Elblągu. Może również z drugim chórem, który tam też współtworzył tą premierę. To był my jako dwa zespoły z Polski, byliśmy jedynymi dwoma zespołami z Polski. Drugim chórem był chór z Torunia. Niesamowite wrażenia, niesamowita scena. Ciarki przechodziły, kiedy się już stawało na tej scenie, a w momencie, kiedy jeszcze mieliśmy możliwość wystąpienia wraz z samym kompozytorem tego dzieła, to jedyne i niepowtarzalne chwile. Ta świadomość, że współtworzymy to dzieło, które nigdy wcześniej nikt nie wykonał. Bo trzeba, proszę Państwa, powiedzieć, że to była światowa premiera utworu norweskiego kompozytora Ulla Jaelu, Twilight Mass. Zgadza się. I wy byliście, chór kantata był częścią tej światowej premiery. Zgadza się, tak. Byliśmy częścią właśnie tego pierwszego premierowego wykonania tego utworu. Czekamy na wydanie właśnie tej kompozycji. Tam jeszcze wiem, że kompozytor może jeszcze będzie chciał jakieś dołożyć małe zmiany czy poprawki, ale czekamy na już wydanie tej kompozycji. No i na pewno będziemy się zwracać właśnie, tak jak już wspomniałam, o możliwość wykonania powtórzenia tego dzieła u nas tutaj w Elblągu. Kompozytorzy albo słuchają już koncertu, albo często ich nie ma ze względu na różne obowiązki. Jak było w tym przypadku? No w tym przypadku kompozytor był w 100% zaangażowany, dlatego że na próbach gdzieś tam z boku, nawet my nie mieliśmy momentami tej świadomości, że on gdzieś tam z tyłu, z boku siedzi i przysłuchuje się wykonaniu naszemu. Dopiero w momencie, kiedy podchodził do dyrygenta albo gdy dyrygent zwracał się do niego, no to podchodził i przekazywał jakieś swoje uwagi, jakieś prośby, żebyśmy jakby wdrożyli je w swoje wykonanie. Był, czy jest wymagający?
Ola Yaylo jest bardzo takim dla mnie, ja go tak odbierałam, osobą bardzo przemiłą, przesympatyczną, bardzo kulturalną, bardzo grzeczną, taką ciężko mówić o wymaganiach, chociaż był, myślę, że bardzo sprecyzowany w swoich wypowiedziach i tych oczekiwaniach. Był sprecyzowany, aczkolwiek no, przesympatyczny i taki ciepły. Bardzo takie ciepło z niego biło i no, to taka była bardzo sympatyczna współpraca. Udało się osobiście porozmawiać? Przez chwilę mieliśmy taką możliwość rozmowy, nawet mieliśmy taką sesję zdjęciową przed koncertem, gdzie każdy zespół miał możliwość właśnie sfotografowania się z kompozytorem. Jakby nie zamęczaliśmy go jakimiś rozmowami, bo jednak osób, które chciało z nim rozmawiać, to było około 300. Także staraliśmy się jednak powściągnąć te nasze chęci. Ale był czas również na właśnie na zdjęcia, był czas na autografy, także i na taką krótką wymianę zdań. A jakie to uczucie występować na scenie, gdzie występują światowej sławy artyści, no chociażby Barbara Streisand czy Celine Dion? No, są to niesamowite emocje, niesamowite chwile. To jest w ogóle, jak się staje i stoi się na tej scenie i się wie, że właśnie na tej scenie się stoi, no to przechodzą ciarki i jest to coś niesamowitego. No, chwile, które nie do zastąpienia i które zresztą zapadną na całe życie. Emocje duże wam towarzyszyły podczas występu, przed samym występem? Tak, tak. Z taką niecierpliwością oczekiwaliśmy najpierw na wejście na próbę generalną, bo najpierw mieliśmy próbę generalną w dniu koncertu, więc to już były takie emocje, żeby w końcu wejść, zobaczyć, usłyszeć, żeby sprawdzić, jaka jest akustyka, jak ta scena tak na żywo wygląda. A później no już sam koncert to też taka ogromna przyjemność wykonywania tego utworu, wykonywania właśnie z tym kompozytorem, bo Ola Yaylo współtworzył to dzieło w ten sposób, że on, tam jest partia fortepianu. Oprócz orkiestry smyczkowej, chóru, to jest jeszcze fortepian i on osobiście wykonywał tą partię fortepianową. Poza waszym chórem był jeszcze chór z Torunia, ale jakie chóry jeszcze były wspólnie z wami? No przede wszystkim były to chóry jednak ze Stanów albo z Kanady, natomiast tych europejskich no było tam niewiele i tylko mogę dodać jeszcze, że takim chórem, który miał najdalszą drogę do pokonania, to byliśmy właśnie my. A jak wyglądała ta droga z Polski do Nowego Jorku na Manhattan? No to przyznam, że była bardzo trudna i bardzo długo trwała. Kilka lat temu wykonywaliśmy Rekwiem Mozarta z Elbląską Orkiestrą Kameralną. Nasze wykonanie uważam, że było na takim wysokim poziomie. Otrzymaliśmy wtedy po tym wykonaniu i od dyrygenta, i od wszystkich solistów, którzy współtworzyli tamten koncert, ogromne gratulacje. Fragmenty tego koncertu pojawiły się na YouTubie i otrzymaliśmy zaproszenie z agencji takiej artystycznej, organizacji, która się właśnie zajmuje kontraktowaniem koncertów, występów. Bardzo często te koncerty odbywają się właśnie w Carnegie Hall. I otrzymaliśmy wtedy takie zaproszenie od nich, żeby właśnie przyjechać wykonać Rekwiem Mozarta. My byliśmy gotowi, bardzo dużo zebraliśmy pieniędzy, my wtedy stworzyliśmy też taką zbiórkę pieniędzy, ale każdy z chórzystów miał też odłożone pieniążki, żeby dołożyć, mieliśmy różnych sponsorów. No ale niestety przyszła epidemia i nic z tego nie wyszło. I Właściwie to tą myśl tak odłożyłam całkowicie. No, później jak epidemia się skończyła, no realia mamy, jakie mamy.
Jednak wszystko poszło bardzo mocno w górę i ta sytuacja finansowa jakby nie sprzyja temu, żeby móc sobie pozwolić, żeby cały chór mógł pojechać na taki wyjazd. Ale nie ukrywam, że my tam wpłaciliśmy zaliczkę. Przed epidemią wpłaciliśmy zaliczkę i no tak jakby ciężko było wyegzekwować tą zaliczkę, żeby oni nam przekazali. I padła taka propozycja właśnie ze strony jednego z naszych chórzystów, właśnie Jarka, żeby móc wykorzystać tą zaliczkę, to po prostu pojedzie część osób, żeby i w jakimś właśnie, w jednym z koncertów weźmie udział. Najpierw była, nie ukrywam, że była propozycja, żeby to było właśnie Rekwiem Mozarta, żeby wziąć udział w Rekwiem Mozarta. I przyznam, że z perspektywy czasu bardzo się cieszę, że to właśnie nie było Rekwiem Mozarta, tylko właśnie ta światowa premiera mszy o wschodzie słońca, bo to było coś, no to jest zupełnie inne dzieło, zupełnie inny utwór. Ja nie umniejszam rangi utworowi Rekwiem Mozarta, ale no bardzo... To było takie cudowne emocje, że ja mogłam brać udział właśnie w premierze utworu i jakby być częścią współtworzenia tego dzieła. Dostaliście informację, że jest taka możliwość, żeby współtworzyć światową premierę utworu? Tak, tak. No, otrzymaliśmy właśnie kilka propozycji i właśnie padła... decyzja, żeby właśnie wziąć udział w tej premierze tego dzieła. Co was tam doprowadziło? Szczęście, talent, ciężka praca? Myślę, że po części wszystko. I ciężka praca, i zaangażowanie. Mam też mnóstwo wspaniałych ludzi w chórze, którzy są bardzo zaangażowani, bardzo oddani, ale są też właśnie bardzo inspirujące, jak widać. Gdy był moment właśnie tego Nowego Jorku przed epidemią, to ja myślę, że byłam tą taką maszyną, która napędzała cały ten mechanizm, ale później tak troszkę mi to wszystko podcięło skrzydła, że gdzieś tam już to było tak prawie już dopięte i nagle wszystko się rozpadło. I też właśnie to, że mam takich ludzi, a nie innych, którzy myślę, że oni też są takim wspaniałym motorem i taką motywacją do tego, żeby a jednak spróbujmy, a jednak zadziałajmy, a jednak nic nam nie zaszkodzi, żeby złożyć czy jakiś wniosek, czy coś spróbować. Także to jest coś niesamowitego, ale nie ukrywam, że... bardzo ciężko też na te wszystkie sukcesy, które mamy, mniejsze i większe, bardzo ciężko pracujemy. My jesteśmy zdeterminowani, my jesteśmy systematyczni, my jesteśmy bardzo oddani i zaangażowani. Co idzie dalej za takim występem na światowej scenie? No właśnie, aż się boję myśleć, co teraz? Co teraz? Co dalej? Te najbliższe plany, jeśli mogę powiedzieć o najbliższych planach, no są nieporównywalne z Nowym Jorkiem, ale to są takie plany też myślę, że dla nas i wymagające i chcielibyśmy też, żeby tutaj w Elblągu również, żebyśmy byli dobrze odbierani i słuchani przez Elblążan. Mamy w planach nagrać jeden z utworów świątecznych. Chcielibyśmy również do tego stworzyć taki... powiedzmy teledysk. W grudniu, 10 grudnia mamy zamiar wystąpić na świątecznych spotkaniach Elblążan, więc będzie można tam nas posłuchać. W grudniu również mamy plany wyjechać do Sopotu na konkurs właśnie z utworami świątecznymi, kolędowo-świątecznymi. I później już po świętach w styczniu mamy zamiar jakby powtórzyć coś, co właściwie w tym roku, bo w styczniu tego roku zorganizowaliśmy takie spotkania chórów elbląskich, takie świąteczne spotkania chórów elbląskich. To się bardzo odbiło takim pozytywnym echem w Elblągu i nie ukrywam, że ilość słuchaczy, która przyszła, to nas bardzo... zadziwiła, ale zachwyciła nas i ogromnie ucieszyła.
Także chcielibyśmy, takie mamy ciche plany, żeby z tego stworzyć coś cyklicznego, żeby to jakby zostało wpisane w kalendarz imprez elbląskich. Odbędzie się to właśnie 12 stycznia w Szkole Muzycznej. Już wszystkie zespoły i chóry elbląskie zapraszamy, żeby sobie rezerwować ten termin, a elblążan zapraszamy, żeby przyszli i posłuchali. Mamy plany, żeby wyjechać do Chełmna jeszcze na jeden konkurs z muzyką taką właśnie świąteczną. Planujemy, żeby w repertuarze znalazły się utwory, które zostały zaaranżowane przez nasze elbląskie kompozytorki. Są to dwie panie, które działają dość prężnie. Jest to pani Paulina Sadło i Magdalena Garbecka. Pani Magdalena Garbecka to nawet jest już taką utytułowaną kompozytorką, bo wiele nagród zdobyła. Także na jarmarku bożonarodzeniowego. Dokładnie, w tak. To taki jest jej kompozycja. Dokładnie, to taka ostatnia jej nagroda. Także myślę, że tak staramy się też patriotycznie podchodzić do naszej działalności, że nie tylko zagraniczni, nie tylko jacyś tacy uznani kompozytorzy, ale też wchodzimy we współpracę taką lokalną. Jeśli chodzi o współpracę z norweskim kompozytorem i o występ, czy było coś, co was zaskoczyło, zdziwiło? To było dla mnie takie zaskakujące, że jest tak ciepły, tak sympatyczny, taka ostoja spokoju, cierpliwości. No ale widać było z jego strony też taki właśnie, takie mocne zaangażowanie i cały profesjonalizm, gdzie na tych próbach był, gdzie się wsłuchiwał, gdzie starał się właśnie też dawać te wskazówki, które by ten utwór spowodowały, że będzie jeszcze lepszy. Mieliście czas na zwiedzanie Nowego Jorku? Troszkę tak, troszkę nie ukrywam, że zwiedzaliśmy. Nawet przyznam, że staraliśmy się również działać patriotycznie, bo zabraliśmy ze sobą flagę Elbląga. Wjechaliśmy na Empire State Building i tak bardzo entuzjastycznie wyjęliśmy flagę, zaczęliśmy relację na żywo. Właśnie chórzysta chciał zrobić, żeby pozdrowić, żeby pokazać. No i tam podeszli panowie bardzo zdenerwowani z ochrony i no nie ukrywam, że było dość nerwowo, także szybko tą flagę chowaliśmy. Ale inne miejsca udało wam się też odwiedzić? Tak, takim punktem, który jakby od razu powiedzieliśmy, że musimy zaliczyć jako osoby, które muzycznie funkcjonują, działają, to był Broadway. I nie ukrywam, że to było też coś niesamowitego, wspaniałego i każdy, kto byłby w Nowym Jorku, to polecam, żeby na Broadway pójść i pójść na jakiś występ, bo to jest po prostu magia. Czy Nowy Jork to jest ten sławetny American Dream? Myślę, że tak. Znaczy, ja na pewno bym nie chciała zamieszkać w Nowym Jorku, ale jest to takie miejsce, które, no to tak jakby człowiek właśnie wpadł w zupełnie inny świat, taki odrealniony, taki właśnie takie coś, co się zawsze ogląda w telewizji i nagle jest się w samym centrum tego. Więc jeśli ktoś ma możliwość tam pojechać, to polecam, bo fajnie jest poczuć ten klimat i tą, no zupełnie coś innego niż u nas, czy tak jak moi chórzyści mówili, że niż nawet w całej Europie. Bo byliśmy w Berlinie we wrześniu, też ogromne miasto, ale no to zupełnie nie to. To jeśli byłaby taka możliwość wystąpić jeszcze raz w Nowym Jorku i w Berlinie, to gdzie chór Cantata chciałby wystąpić? No, nie ukrywam, że tak jak już powiedziałam na samym początku, że bardzo mi brakowało reszty chórzystów, bo tam tylko nas szóstka pojechała. Że i z taką myślą tam cały czas stałam na tej scenie, że bardzo mi ich brakuje i że chciałabym, żeby te emocje przeżyli, także
bardzo bym chciała, żeby tam jeszcze raz wystąpić w Carnegie Hall. To trzymam kciuki, żeby tym razem cały chór Kantata wystąpił na światowej scenie. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo za spotkanie i za rozmowę. Ja tylko przypomnę, był to podcast Kilka Pytań, a gościem programu była Marta Druzda-Kulkowska, dyrygentka chóru Kantata. Kilka pytań.